Paweł Kijowski, Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia Lubin. Rozpoczęliśmy właśnie 7. edycję akcji Miedziana Krew, zainicjowaną przez grupę OCB oraz Stowarzyszenie Zagłębia Fanatyków. Akcja Zbiórka Krwi jest przeprowadzana w punkcie krwiodawstwa przy ulicy Bema w szpitalu tutaj lubińskim. Krew będzie można oddawać w dniach poniedziałek-piątek, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 do 10.30, natomiast w piątek od 7.30 do 16.30 zapraszamy wszystkich. Dodatkowo prowadzimy także zbiórkę datków dla dzieci z domów dziecka lokalnych tutaj. Można przynosić tutaj czy to zabawki, jakieś ciuchy, jakieś gry, słodycze, tak samo artykuły spożywcze. Datki można przynosić tutaj do punktu krwiodawstwa, a także na dwa najbliższe mecze Zagłębia, które odbędą się z Podbeskidziem. Pierwszy mecz teraz 5 grudnia, kolejny z Ruchem Chorzów przed sektorem G, przed Przodkiem. Będziemy tam czekali na Państwa i na te datki. Nazywam się Magdalena Mosica, jestem pracownikiem tutaj stacji krwiodawstwa w Lubinie. Do tej pory oddało od poniedziałku około 100 osób. Liczymy, że dzisiaj w tej setce się zamkniemy. Obserwujemy właśnie wzmożone zainteresowanie. Myślę, że to ta akcja ma duży wpływ na to. Cały proces oddania krwi łącznie z rejestracją trwa 45 minut. Po tym oddaniu, tak jak mówiłam, ta krew jedzie do Wrocławia i oddaje się 450 ml. To wraca później do nas jako już przetworzony, gotowy preparat 250 ml. A tak, żeby zabezpieczyć pacjenta po dużym zabiegu, potrzebne jest minimum te dwa worki krwi, czyli 500 ml, ale jeżeli jest naprawdę duży zabieg, to tej krwi jest potrzeba znacznie więcej. Tak samo przy wypadkach, wiadomo, to zależy od tego, jak rozległe są urazy. W jednym słowem, jesteście Panie zadowolone, że kibice wyszli z taką inicjatywą i tutaj ściągają kibiców właśnie i osoby ze stadionu do punktu krwiodawstwa. Jesteśmy bardzo zadowolone i liczymy, że z roku na rok ta akcja będzie dalej trwała i tych kibiców będzie coraz więcej. Paweł, ile osób dzisiaj przyszło i jakby na czym dokładnie polega Twoje zadanie dzisiaj tutaj? No, na dzień dzisiejszy już mamy 17 osób, które oddało krew. Do tego właśnie dajemy bilety, dołączamy na mecz z Podbeskidziem i dołączony jest kalendarzyk z okazji tego. No, a moim takim zadaniem jest właśnie zachęcanie ludzi do oddania krwi. Powiedz mi, czy osoby, które przychodzą, wiedzą, że przychodzą właśnie na Miedzianą Krew 7, czy czasami udaje Wam się namówić zwykłych krwiodawców, a przez to zachęcić ich do przyjścia na mecz i do, że tak powiem, podłączenia się do Waszej akcji? Znaczy nie, no zdarzy się właśnie, że kilka osób jeszcze nie wie o tej akcji, ale przedstawiamy szczegóły, wszystko. No i właśnie zachęcamy ich do przyjścia na ten mecz z okazji tego.